Cześć, dzień dobry moi drodzy, witam się z Wami po raz kolejny na moim kanale. Witam się z Wami w nowym vlogu czytelniczym, w którym będziemy czytać dwie, chcę powiedzieć, bardzo dobre książki. No nie wiem jak będzie z jedną, ponieważ czytam ją, będę czytać ją pierwszy raz w życiu, natomiast będę również czytać ponownie jedną z moich ulubionych książek i już wiecie po miniaturze. Będę czytała ponownie Gdyby ocean nosił Twoje imię, czyli książkę, której miałam ogromną przyjemność 2 lata temu patronować razem z Kombuk, z bestsellerkami Dr. Book. Jedna z moich ukochanych książek, odkąd prowadzę tutaj tą moją działalność internetową związaną z książkami. Ta książka bardzo często do mnie wraca. Ostatnio przeglądając sobie Instagram autorki, czyli Tehary Mafii oraz jej męża, który również jest autorem bardzo poczytnych książek, nabrałam ogromnej ochoty po prostu na reread i stwierdziłam, że to jest idealny czas. Będę czytać tę książkę pierwszy raz w polskim przekładzie, ponieważ wcześniej czytałam ją 2 razy po angielsku. Raz czytałam po angielsku, raz słuchałam po angielsku, zanim ta książka pojawiła się w Polsce. Natomiast druga książka, Tkając świt, czyli najnowsza premiera wydawnictwa Winidia, słuchajcie, patronat znowu Karolina Kombuk oraz Rotan. Przeczytałam wczoraj pierwsze 47 stron i bardzo spodobała mi się ta historia od samego początku. Pozwolę sobie przeczytać Wam to, co tutaj przedstawia nam wydawca. Projekt Runway w połączeniu z Mulan. Porywająca opowieść o młodej dziewczynie, która udaje chłopca, by rywalizować o rolę cesarskiego krawca. Maya Tamrin marzy o byciu najlepszą krawcową w kraju. Kiedy królewski posłaniec wzywa jej schorowanego ojca do wzięcia udziału w wielkim konkursie, Maya zajmuje jego miejsce, aby spełnić swoje marzenie i uratować rodzinę przed biedą. Wie, że może zginąć, jeśli ktoś odkryje jej sekret. Jest tylko jeden problem. Maya jest jedną z aż 12 krawców walczących o wysoką pozycję na dworze. Konkurencja to jednak nie jedyna trudność, której musi stawić czoła. Dziewczyna obawia się, że jej sekret zostanie odkryty przed nadwornego magika Edana, którego przenikliwe oczy zdają się patrzeć prosto przez jej przebranie. Mimo wszystko Maya wyrusza w podróż do najdalszych zakątków królestwa, by szukać słońca, księżyca i gwiazd. Znajdzie tam o wiele więcej, niż kiedykolwiek mogła sobie wyobrazić. Jeszcze nie wiem, ale wydaje mi się, że będzie to powieść fantasy, oczywiście z przeznaczeniem dla młodzieży, young adult, no taka fantastyka, lekka fantastyka. Jestem absolutną fanką tej oprawy, no, mamy oprawę oryginalną. Tutaj mamy informację, że drugi tom jest już w przygotowaniu, tak się to prezentuje. Słuchajcie, czyli sytuacja prezentuje się dokładnie tak, jak przedstawia nam to tutaj wydawca. Jeśli chodzi o te pierwsze 50 stron, to właśnie wydarzyło się z nich wszystko to, co mamy się dowiedzieć, czyli przez pierwsze 50 stron ojciec naszej głównej bohaterki zostaje wezwany. Okazuje się, że takiego zaproszenia, takiego wezwania absolutnie nie można zignorować, ponieważ jeśli tutaj ojciec Mai pozwoli sobie na zignorowanie tego zaproszenia, to będzie absolutnie zrujnowany. On jest w bardzo ciężkim stanie. Zostaje Maya, ona decyduje się na bardzo odważny krok, decyduje się na przebranie się za mężczyznę i uczestnictwo w tym wspomnianym evencie. Więcej opowiem Wam później. To tylko tak na zachętę. Natomiast jeśli chodzi o Gdyby ocean nosił Twoje imię, to gdy będzie ten moment, że będę ją dla Was czytała, to wtedy opowiem Wam o niej więcej. Przypomnę Wam trochę, o czym jest ta książka w następnych klipach, ale moje serce aż drży na myśl o tym, że będę czytała tę książkę. Bardzo cieszę się, że zdecydowałam się na ten reread. Słuchajcie, teraz mam dla Was pewną niespodziankę. Wiem, że lubicie takie fragmenty. Będę odpakowywała ogromną paczkę z Empiku, która właśnie do mnie przybyła. Będzie taki mały book haul w połączeniu z puzzle'em, bo będą tam puzzle i książki. W każdym razie zapraszam Was do obejrzenia takiego małego book haulu. Okej, moi drodzy, jestem. Uwaga, patrzcie na to. O! Tutaj są, jeszcze raz, słuchajcie, żeście zaczęli, jakie to jest duże. Mamy tutaj, moi kochani, dwie paczki, dwa opakowania dużych puzli po 1000 elementów i chyba 4 książki. Jedna jest duża. To jest zamówienie
Uwaga, specjalny dla mnie z okazji przekroczenia magicznego progu 50 kg ponad już, jeśli chodzi o moją utratę wagi. I to jest prezent od Bartka. Także, to znaczy ja sobie wybrałam wszystko, ale to jest moja nagroda. Już Wam wszystko pokazuję, co tutaj się znajdzie. Co tutaj się znajduje? Ja tylko mam tylko bardzo złe wspomnienia. W zeszłym roku raz przyszła do mnie taka duża paczka z Empiku i ona wszystko było poniszczone w środku przez złe zapakowanie i teraz się boję tego samego trochę. A Empik dlatego, a nie, chyba im się udało to ogarnąć. Empik dlatego, że mieli najtaniej te puzzle i te książki właśnie, które sobie, no nie, nie udało im się ogarnąć. Książka, na której mi najbardziej zależało, leży absolutnie pizdnięta, cudownie. Słuchajcie, książka, która jest ostatnio absolutnym hitem, Remark, Łuk Triumfalny, pozwolę sobie przy Was zobaczyć, jak ona wygląda pod obwolutą, tak? Najpierw o tej książce słyszałam od Ani Bestsellerki, ostatnio również przeczytała ją Nicola, Dr. Book i wybuchło szaleństwo, więc ja muszę uczestniczyć w każdym takim szaleństwie. Uwaga, uwaga, wyrzucamy to wszystko. Dalej książka, którą ostatnio wypatrzyłam. Gdzie ją wypatrzyłam, moi drodzy? A, w Empiku po prostu na półce, ale nie chciałam jej kupować za 50 zł, czyli za cenę okładkową. Nowe wydanie Sekretnego Życia Pszczół. Wcześniej mieliśmy wydanie Świata Książki, teraz jest takie piękne wydanie z... to jest wydawnictwo literackie. Kolejna książka, którą kupiłam przez Dr. Book, Madame. Ona tę książkę odkryła podczas nagrywania jednego z odcinków Ulubione Książki Księgarzy. I już nie mogę się doczekać. Nie będę teraz kłamała, że pamiętam, o czym jest ta książka. Pokazuję Wam tylko, że ją mam. O, cudownie, ona jest zniszczona. Zobaczcie na to. Widać? Dlaczego tak zawsze musi mi się dziać z tym Empikiem? Ojej, zastanowię się, co z nią zrobię. Słuchajcie, niesamowite. I ostatnia książka, którą kupiłam przez Bookstagram. Dużo osób ją recenzowało i to bardzo, bardzo ona mnie zainteresowała. Tam, gdzie rozmawiają umarli. Mam wrażenie, że to jest książka w takiej samej, tak, wydana w takiej samej serii jak moja Znikająca Połowa, również z wydawnictwa Agora. Oklahoma, lata 80. XX wieku. 15-latek z plemienia jakiegoś tam trafia do białej rodziny zastępczej, która opiekuje się już dwójką innych dzieci, w tym starszą od niego 2 lata Rosemary, dziewczyną tak jak i on, rdzennie amerykańskiego pochodzenia. I coś tu się między nimi będzie działo. Super. I pokażę Wam jeszcze puzzle. Po pierwsze następny Kincaid i tym razem 101 Dalmatyńczyków oraz za dosłownie 12 zł 1000 Strefla Londyn. Bardzo mi się spodobał. I to tyle, moi kochani. Mam nadzieję, że trochę tutaj było atrakcji dodatkowych. Wiem, że lubicie różnego rodzaju hole, book hole. I widzimy się w następnym klipie. Cześć! Z Wami w kontynuacji vloga czytelniczego, w którym recenzuję dla Was Tkając Świt. To jest vlog czytelniczy, więc powinnam dzielić się z Wami krótkimi update'ami czytelniczymi, natomiast tym razem nie wyszło, ponieważ przeczytałam już tę książkę. Wczoraj na raz przeczytałam 250 stron, wcześniej
wcześniej przeczytałam na raz początek. Bawiłam się fenomenalnie i z tego miejsca mogę już Wam powiedzieć, że serdecznie polecam Wam tę książkę. Ona mi się bardzo podobała. Tak jak powiedziałam, bawiłam się świetnie. I tak, to jest książka, przy której czytelnik ma się bawić. To nie jest książka typu Gdyby ocean nosił Twoje imię. To nie jest książka typu Felix Ever After. Pomimo tego, że tej pozycji nie ma jeszcze w języku polskim, to wielu z Was ją zna. To nie jest książka, w której mamy duże pole do rozmyślania nad losami bohaterów. Tutaj nie ma zbyt dużej przestrzeni na jakąś refleksję. Tu czytelnik ma się po prostu bawić, przynajmniej ja tak odebrałam tę książkę. Jest to lekka fantastyka młodzieżowa, natomiast znowu myślę, że nie jednemu starszemu czytelnikowi ona się spodoba. O czym ona ogólnie jest, już opowiadałam w pierwszej części tego vloga, więc tu nie będziemy się powtarzać. Jest to takie hasło reklamowe, projekt Runway w połączeniu z Mulan. Słuchajcie, projektu Runway nigdy nie oglądałam. Mulan jakoś najmniej chwytała mnie za serce, tak wiem, teraz połowa z Was mnie po prostu wyłączy. Po prostu były inne bajki, które bardziej chwytały mnie za serce, więc dla mnie to hasło reklamowe dużo nie wnosi, dużo tutaj dla mnie to nie zmienia, natomiast wiem, że wielu z Was ono się nie podoba i jest nawet trochę prześmiewcze. Słuchajcie, po przeczytaniu tej książki mam pewną opinię i potwierdzenie jej znalazłam w internecie. Widziałam, że wielu użytkowników Goodreads pisało dokładnie to, co myślałam. Można by powiedzieć, że ta książka podzielona jest na dwie główne części. Pierwsza część to jest właśnie ten projekt Runway. Mamy naszą Maję, która bierze udział w pewnego rodzaju konkursie, gdzie wygrana jest bardzo wysoka, ponieważ walczy ona o to, by zostać krawcem cesarza. Tak, krawcem, nie krawcową. Tak jak wspominałam, ona musi ukrywać to, że jest kobietą. Przebiera się za mężczyznę, młodego mężczyznę, za swojego brata i bierze udział właśnie w takim konkursie. Stawka jest wysoka, jest dużo emocji i muszę Wam powiedzieć, że to chyba właśnie ten konkurs najbardziej podobał mi się, gdy czytałam. Właśnie ta pierwsza część dla mnie przyćmiła drugą część książki, gdy możemy obserwować, jak główna bohaterka wykorzystuje wszystkie swoje umiejętności, aby za wszelką cenę wygrać i jakby dotrzeć do celu, który sobie wyznaczyła. Tu przede wszystkim chodzi jej o pomoc rodzinie, która naprawdę wiele wycierpiała po wojnie i ona po prostu chce zostać tym krawcem i być w stanie utrzymywać swojego ojca, który podupada na zdrowiu, oraz swojego brata. Wcześniej nie wspomniałam, Maja straciła dwóch braci na wojnie. Ogólnie, jeśli chodzi o ten aspekt, to tutaj ta książka uciera takie szlaki przetarte przez młodzieżówki, czyli główna bohaterka bądź bohater niesamowicie utalentowani, pochodzący z rodziny, która jest rozbita przez wojnę bądź inne tragiczne wydarzenia. Tutaj nie ma polotu, nie ma żadnej świeżej bryzy. To jest coś, co taki motyw doskonale znamy z młodzieżówek. Ale wracając do tego, co mówiłam, Maja, bardzo podoba mi się to, jak pokazane jest, że robi wszystko, aby osiągnąć swój cel i również ma możliwość, której nie wykorzystuje. Żeby powiedzieć Wam to jak najbardziej dookoła, ma możliwość pójścia na łatwiznę i zrobienia czegoś, dzięki czemu zwycięstwo miałaby w kieszeni, natomiast jest tutaj bardzo ładnie poprowadzone to, że ona chce wygrać uczciwie. Nie mogę Wam zdradzić, o co chodzi, nawet może coś mogłabym zdradzić, ale nie chcę, bo wiecie, że jestem zwolenniczką tego, by zdradzać jak najmniej. I właśnie to jest pierwsza część książki, ten konkurs na projekt różnych szat dla cesarza i jego przyszłej żony. Tutaj przyszła żona cesarza gra bardzo ważną rolę, ponieważ jest to grubsza historia. Tutaj mamy też trochę wątków politycznych. Ona jest córką władcy, z którym cesarz wcześniej toczył wojnę, w której główna bohaterka Maja straciła swoją rodzinę, większość swojej rodziny. Więc tutaj dookoła mamy dużo takich wątków politycznych. No jeśli chodzi o ten konkurs, to jest on naprawdę wymagający, ma on wiele etapów, jest wiele zadań. Niektóre z nich wydają się absolutnie niewykonalne i
wychodzą absolutnie poza ramy zwykłego krawiectwa. Tutaj nasza główna bohaterka musi wykazać się wieloma umiejętnościami, jeśli chodzi o rękodzieło. I tutaj były dla mnie takie bardzo fajne smaczki, ponieważ mnie bardzo interesuje rękodzieło i kolejne zadania były dla mnie coraz ciekawsze i dlatego ta pierwsza część była dla mnie tak ciekawa. Słuchajcie, nie mogę Wam powiedzieć oczywiście, jak kończy się ten projekt, jak kończy się ten konkurs. Natomiast druga część książki to jest pewnego rodzaju wyprawa. Wyprawa naszej głównej bohaterki. Musi ona udać się w bardzo długą i niebezpieczną podróż, aby znaleźć pewne niezbędne dla kolejnych etapów jej kariery rzeczy, skarby, naprawdę nie chcę mówić dużo. I w drugiej części książki rozwija się wątek romantyczny, który po prostu nie mogę, no on był dla mnie tak uroczy. Bardzo często przeszkadzają mi wątki romantyczne w książkach fantasy, ale może po prostu miałam ochotę na takie coś, słuchajcie, nie wiem, ale ten wątek romantyczny po prostu tak mnie wczoraj rozgrzał. Tak ciekawie i przyjemnie czytało mi się tę drugą część, więc jeśli chodzi o tematykę, to pierwsza część książki, czyli ten konkurs, który rozgrywa się w Pałacu Cesarza, znacznie bardziej mnie interesował, akcja w tej pierwszej części znacznie bardziej mnie interesowała, natomiast w drugiej części byłam absolutną fanką wątku romantycznego, który naprawdę rozgrzał mnie od środka, wspaniale mi się to czytało. Nie zdradzam Wam, to nie jest żaden spoiler, bo nie mówię Wam między kim a kim jest ten wątek romantyczny, natomiast on wczoraj mnie absolutnie kupił. Czytało mi się drugą część tej książki fenomenalnie. Nie wiem, czy ten wątek romantyczny był tak dobry, ponieważ on nie był jakiś odkrywczy, ale po prostu może byłam w takim momencie, że miałam na coś takiego ochotę w książce. On był dość subtelny, mam na myśli, no był naprawdę romantyczny, słuchajcie, on był naprawdę romantyczny. Mówię bardzo chaotycznie, natomiast to dlatego, że ta książka tak bardzo mi się podobała. Może powinnam trochę poczekać z recenzją i opowiedzieć Wam o tej pozycji na chłodno. Natomiast no naprawdę chciałabym z tego miejsca Wam ją serdecznie polecić. Przypominam, że druga część również ukaże się w Polsce. Tutaj mamy już, chciałam powiedzieć, proponowaną okładkę przez wydawnictwo Winidia, ale wydaje mi się, że to już jest pewniak. Tak jak mówię, ja oceniłam tę książkę, tego Wam jeszcze nie powiedziałam, oceniłam tę książkę na 5 gwiazdek, dlatego że dostarczyła mi naprawdę dużą dawkę rozrywki czytelniczej, to jest coś, czego aktualnie potrzebowałam. Bardzo, bardzo podobał mi się element, o którym już wspomniałam, czyli takie smaczki, jeśli chodzi o krawiectwo, o rękodzieło. To jest coś, co naprawdę sprawiło, że od samego początku byłam bardzo zaangażowana w tę lekturę. I moi drodzy, może jeszcze coś wymyślę, co chciałabym dodać, więc nie żegnam się dzisiaj z Wami. Jeżeli wydaje mi się, że powiedziałam wszystko, poleciłam Wam już serdecznie tę książkę. Jeśli coś sobie przypomnę, jeśli jeszcze na chłodno dojdę do jakichś wniosków, to na pewno Wam o nich opowiem. Natomiast przypominam, że obiecałam również w tym filmie reread jednej z moich ukochanych książek, czyli Gdyby ocean nosił Twoje imię, książka, która miała w Polsce premierę w 2018 roku, czy nie, przepraszam, 2018 rok to była światowa premiera, natomiast 2019 to była premiera w Polsce. Tutaj jakiś książkowy freak napisał tak. Książka, którą trzymasz w rękach, to poruszająca historia młodej, odważnej kobiety. Chcąc pozostać sobą, Shirin z dumą nosi hijab, za co każdego dnia płaci wysoką cenę. Tahera Mafi zabierze cię w podróż do 2002 roku i sprawi, że długo o niej nie zapomnisz. No, taki książkowy freak napisał. Jestem dokładnie na stronie 16, bo przeczytałam sobie sam początek, biorąc kąpiel dzisiaj rano i jeszcze bardziej moje serce zostało tak rozgrzane po lekturze Tkając świt, że tym chętniej dziś rano chwyciłam po tę pozycję. Od samego początku, już na pierwszych kartach poznajemy naszą główną bohaterkę Shirin, która zaczyna pierwszy dzień w nowej szkole. Jest to dla niej kolejny pierwszy dzień w kolejnej nowej szkole. Niejednokrotnie już się przeprowadzała, niejednokrotnie
Jej rodzice decydowali się na zmianę miejsca zamieszkania z uwagi na różne problemy. Od początku, już na pierwszych stronach tej powieści, dowiadujemy się, że Shirin znajduje się w bardzo ciężkiej sytuacji, ponieważ nosi ona hijab i jest to bardzo źle odbierane. Tutaj bardzo ważną rolę gra czas. 2002 rok to są wydarzenia, które rozgrywają się bardzo świeżo po atakach na World Trade Center. Shirin doświadcza na ulicy w biały dzień ataków. Jest tutaj opisany taki potworny atak, w którym dwóch młodych mężczyzn napada na naszą główną bohaterkę, zrywa z niej hijab i próbuje ją nim udusić, więc od samego początku jest naprawdę bardzo emocjonalnie. Sama główna bohaterka jest bardzo odważna, jest bardzo silna, stara się to znosić. Tu jest taki fragment, który bardzo mnie poruszył. Martwiłam się, że jeśli się odezwę albo krzyknę, mój gniew złapie za brzegi otwartych ust i rozerwie mnie na pół. Dlatego milczałam. Ona tutaj po prostu wybiera milczenie. Nie komentuje absolutnie żadnych uwag na swój temat, przechodząc przez korytarz, liczy tylko, nalicza kolejne obelgi, które słyszy. W ten pierwszy dzień słyszy ich ponad 20, na przykład czy masz ten szal na głowie po to, żeby schować w nim bombę albo coś innego. Ona w ogóle nie patrzy na osoby, od których padają te komentarze, idzie przed siebie, słucha muzyki, ukrywa słuchawki i po prostu stara się odciąć i nie mieć żadnych problemów. I tyle na początek chciałam Wam przypomnieć. Nawet pod ostatnim filmem trafił się taki komentarz, że ta książka nie przypadła danej osobie do gustu, bo główna bohaterka jest bardzo irytująca, a jej zachowanie jest bezpodstawne. I dlaczego mówię o tym komentarzu? Ponieważ ten taki komentarz i ten argument swojego czasu był bardzo popularny, że wielu czytelników bardzo nie polubiło Shirin z uwagi na to, że jest tak okropnie uparta, że to jej zachowanie jest bezpodstawne i Was to wkurza. I ja bym chciała właśnie pod tym kątem popatrzeć sobie na to, jak będzie się zachowywała Shirin tutaj i dać Wam znać, co o tym myślę. Także to tyle w tym fragmencie. Tak jak powiedziałam, zrecenzowałam dla Was Tkając Świt. Thank you.
kochani, witam się z Wami w ostatnim klipie do tego reading vloga w bardzo, jak widzicie, domowym wydaniu. Bluza mojego Bartka, krzywy makijaż, włosy jak na załączonym obrazku. Bardzo szybki klip, chciałabym się z Wami pożegnać i powiedzieć Wam tylko kilka słów. Dzisiaj, ostatni raz łączyłam się z Wami wczoraj w niedzielę, czyli 21 marca, dzisiaj mamy poniedziałek 22, jutro 23 marca oraz premiera Tkając Świt i wczoraj skończyłam, w jeden dzień przeczytałam, Gdyby ocean nosił Twoje imię, w połowie przeczytałam, w połowie przesłuchałam, widzieliście jak układałam wczoraj puzzle i słuchałam audiobooka w języku angielskim, natomiast pod wieczór przeczytałam sobie książkę do końca po polsku w papierze. W ostatnim klipie powiedziałam Wam, że gdy na chłodno przemyślę sobie jeszcze Tkając Świt, to może będę miała coś do dodania. I oczywiście mam jedną bardzo ważną rzecz, absolutnie zapomniałam wspomnieć o tłumaczeniu. Książkę przełożyła Kaja Makowska i od razu mówię, ja nigdy nie miałam oryginału w rękach, nie czytałam tej książki w języku angielskim, natomiast no, czytało się świetnie, nie było tutaj żadnych kalek językowych. Bardzo podobało mi się, jak zostały oddane wszelkie elementy kulturowe, imiona i tak dalej. Także no nie mogę oceniać przekładu, nie czytając oryginału, natomiast ta książka w języku polskim czytało mi się tą książkę świetnie. Myślę, że było tu kilka pułapek dla tłumaczki, dużo rzeczy, nad którymi trzeba było się zastanowić, ponieważ jest to fantazy, lekkie, bo lekkie, ale fantazy. Natomiast moim zdaniem książka po polsku wypada fenomenalnie, bo jak wiecie, już 300 razy powiedziałam, bardzo mi się podobała. Chciałam również dodać to, o czym Wam też nie mówiłam, że mamy naprawdę piękną mapę na początku i gdy w drugiej części książki przychodzi do podróży, o której Wam wspominałam, główna bohaterka wyrusza w podróż, aby coś odszukać. Podróżuje ona po krainie Alandy i właśnie razem z nią możemy śledzić jej podróż palcem po mapie. Jeszcze raz bardzo podobało mi się i bardzo serdecznie polecam Wam tę książkę i kilka obiecanych słów na temat Gdyby ocean nosił Twoje imię, czyli A Very Large Expanse of Sea. Słuchajcie, powiedziałam Wam wczoraj taką rzecz, że chciałabym spojrzeć tutaj na zachowanie głównej bohaterki, Shirin, pod kątem komentarzy, częstych komentarzy, że jest to bohaterka dość irytująca oraz jej zachowanie nie można jakkolwiek tego zachowania usprawiedliwiać, że ona jest bardzo irytująca, że jest zamknięta na świat, że cały czas jest wręcz agresywna wobec osób, które próbują się z nią przywitać na ulicy, próbują w jakikolwiek sposób do niej zagadać. Faktycznie ona jest bardzo skryta, ale moi drodzy, jest ku temu powód. Ta Shirin, główna bohaterka, po prostu wypracowała sobie mechanizm obronny po tym, jak niejednokrotnie była na ulicy atakowana. Ja myślę, że to jej zamknięcie, wręcz strach przed innymi ludźmi, jej strach objawia się w ten sposób, że ludzie się jej boją, bo później tutaj wychodzi w takiej rozmowie między bohaterami, że ona jest wręcz taka, że ludzie się boją do niej podejść. Wydaje im się, że gdy do niej podejdą, to ona na nich nakrzyczy. To jest wszystko mechanizm obronny, który Shirin sobie wypracowała wskutek tego, że niejednokrotnie została na ulicy zaatakowana. I tutaj niestety będzie też wiele przykrych sytuacji, gdy nasza bohaterka jest atakowana tylko i wyłącznie za to, że nosi hidżab, że reprezentuje swoją religię w szkole, w amerykańskim liceum. Pamiętajcie ramy czasowe, zaraz po World Trade Center. Dodatkowo, w momencie, gdy nasza główna bohaterka staje się obiektem zainteresowania jednego z najgorętszych chłopców w liceum, no to ten hejt wobec niej wzrasta jeszcze bardziej, bo jak taka przybłęda w hidżabie z takim chłopakiem, jak to się w ogóle może w głowie mieścić? Książka wczoraj, ja napisałam do Karoliny Kombuk oraz do Nikoli, czyli moich sąsiadek ze skrzydełka, że robię reread i
poce się po prostu, poce się czytając z emocji. Wątek romantyczny wczoraj trzymał moje serce absolutnie ściśnięte. Ja po prostu, na pewno znacie to uczucie, że czytacie książkę i czujecie tutaj fizycznie, autentycznie ścisk. I ja się tak wczoraj czułam, czytając tę książkę. Dla mnie to jest historia przepiękna. Jeśli chodzi o samą główną bohaterkę, czyli o Shirin, wiem, prawdopodobnie wymawiam niezbyt miękko jej imię, tam ona, tutaj główna bohaterka, tłumaczy wymowę swojego imienia. Jeśli chodzi o nią, jeśli chociaż trochę interesujecie się nazwiskiem samej autorki, czyli Tahereh Mafi, to na pewno zorientujecie się, że czytając o życiu Shirin, można odnaleźć w tej postaci bardzo dużo samej Tahereh Mafi. Zamiłowanie do mody, breakdance, z tego co wiem, ale to nie jest potwierdzona informacja, to jest po części prywatna historia autorki, co jeszcze bardziej mnie tutaj tak ściska. Ogólnie miałam przez ten weekend tyle emocji przez książki, tutaj wspaniały, oprócz tego, że świetna fantastyka, to super wątek romantyczny, który rozgrzał mi serce. Później ta książka i wczoraj w nocy puściłam takie instastory, że chyba w poniedziałek zacznę od przeczytania jakiejś encyklopedii. Nie, będę czytała Piekarnię Czarodzieja, ale to jest baśń dla dorosłych, więc może nie będzie tych wątków romantycznych, które mnie absolutnie rozbroiły przez weekend. Słuchajcie, widzieliście, jak oglądałam Puzzle również, jeszcze ich nie skończyłam, na razie nie mam na to czasu, w poniedziałek na pewno nie będę ich poniedziałek, czyli dzisiaj na pewno nie będę ich układać. Także wy widzicie ten film 23 marca w premierę Tkając Świt. To również dzień urodzin mojego Bartka, także jeśli macie ochotę, możecie zostawić kilka miłych słów w komentarzach dla niego. Ja żegnam się z wami, zaraz zaczynam kręcić następnego reading vloga. Tak jak wam już nieraz opowiadałam, kończę jednego, zaczynam następnego i cały czas staram się trzymać regularność na kanale, żebyście jak najczęściej, jak najbardziej regularnie oglądali nowe materiały. A jeszcze chciałam powiedzieć, że przypominam wam, osobom, które nie śledzą mnie na Instagramie, że praktycznie ja najbardziej działam na Instagramie. Tutaj filmy pojawiają się czasem dwa razy w tygodniu, czasem raz w tygodniu, natomiast na Instagramie jestem codziennie, bardzo dużo dodaję postów i w ogóle tam przede wszystkim spełniam się, jeśli chodzi o książkowego, nie chcę używać słowa twórca, ale tak dużo osób to nazywa. Tam najwięcej się spełniam, tam najwięcej dodaję, tam najwięcej z wami rozmawiam, także jeśli ktoś chciałby być w bardziej stałym kontakcie ze mną, to zapraszam na mój Instagram, a mówię o tym dlatego, że ostatnio dostałam kilka maili, w których mieliście do mnie jakieś pytania i w ogóle nie wiedzieliście na przykład, że ja działam prężnie na Instagramie, także daję znać, że Instagram Książkowy Freak, zapraszam serdecznie i tyle, moi drodzy, dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego filmu, mam nadzieję, że wam się podobał. Widzimy się w następnym odcinku, cześć!